Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem chciałam Wam omówić temat NPV, ale liczonego bez użycia Excela, bez użycia formy tabelarycznej, czyli po prostu proste podstawienie do wzoru, jak w matematyce finansowej. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, ile wynosi NPV inwestycji, dla której i mamy po kolei C0, czyli jakby pierwszy przepływ pieniężny wynosi minus 1000, dla pierwszego okresu 200, dla drugiego minus 100, dla trzeciego 500, potem dla kolejnego czwartego 200, dla piątego 300, przy stopie procentowej 4%. Chodzi o to, że my musimy, inaczej mówiąc, ustalić, ile te wszystkie przepływy, które mamy podane w treści zadania, są warte w momencie rozpoczęcia inwestycji, w ogóle podejmowania decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji, czyli o tak zwanym NPV. NPV, oczywiście teoria jest tutaj zapisana, możecie sobie zatrzymać film jak najbardziej, ale generalnie chodzi o to, że musimy każdy z tych przepływów sprowadzić na moment zero, czyli ustalić, ile warte są te pieniądze w momencie rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli korzystamy z takiego zapisu nietabelarycznego, to można zapisać wzór na NPV, bo wzorów możecie mieć kilka oczywiście. Każdy generalnie da dokładnie ten sam wynik co do wartości NPV. Ten podstawowy, który ja tutaj chcę zastosować, to jest po prostu suma cash flow, czyli przepływów pieniężnych z okresu T, ale sprowadzonych na moment 0, czyli zdyskontowanych. K to jest, jak widzimy, stopa dyskontowa, tutaj jest przyjęta na poziomie stopy procentowej 4%. I teraz w tym momencie widzimy, że nasze przepływy pieniężne, każdy z nich, który jest tutaj podany, a mamy ich 6, od momentu okresu podstawowego aż po piąty, ostatni okres trwania inwestycji, każdy z nich został podzielony przez 1 plus nasze 4%, które zostało założone w treści zadania i podniesione, ta, powiedzmy, ten mianownik do potęgi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dlaczego? Bo każda z tych potęg określa nam, ile razy musiała nastąpić kapitalizacja kwoty, która da nam na przykład 200 albo minus 100 albo 500, 200 lub 300. Jeżeli mam tutaj przykładowo kwotę 200 i wiem, że ona jest otrzymana na koniec czwartego roku i chcę się dowiedzieć, ile jest warte 200, które ja na przykład otrzymam za 4 lata, to 200 muszę podzielić przez 1 plus 0,04 podniesione do czwartej potęgi. Wtedy wiemy, że tutaj te nasze 200 jest warte na dzień dzisiejszy określoną kwotę. Ja teraz nie będę tego liczyła na kalkulatorze, choć w sumie można. Bierzemy kalkulator. Dobra, i liczymy tak, 200 i dzielimy sobie na kalkulatorze przez 1,04. Robimy taki na kalkulatorze matematycznym symbol daszka, czyli takiej strzałki w górę do czwartej potęgi. I wynik nam wynosi 170,96. Ja to mogę pokazać na kalkulatorze jakimś systemowym. OK. I tutaj byśmy liczyli tak, jako 200. Aha, dobra, inaczej. Po prostu 1,04. Zobaczcie, trzeba podnieść na tym kalkulatorze do potęgi na przykład drugiej. Albo nie, tutaj. Zróbmy, że jest do potęgi i zobaczcie, pojawia się symbol tutaj takiego daszka. Zrobię do czwartej i przez tą liczbę trzeba będzie podzielić 200. Czyli gdzieś tam sobie notujemy tą liczbę albo robimy Ctrl-C i liczymy 200, tak, 200 podzielone przez ten wynik i to wychodzi właśnie to, co mówiłam, 170. Czyli oznacza to tyle, że
200 zł, które ja otrzymam za 4 lata, na dzień dzisiejszy przy 4% stopie procentowej, dla mnie są warte 170 zł. Tyle powinna mieć pieniędzy dzisiaj, gdybym chciała mieć 200 zł za 4 lata. A wracając do naszego głównego zadania, czyli liczenia NPV, na kalkulatorze najlepiej naukowym po kolei wpisać minus 100, tutaj to nie ma co dzielić przez 1,04, bo podniesione do zerowej to jest po prostu cały, tutaj wartość jest minus 100. Potem do tego dodać 200 przez 1,04 i tak dalej. To, co my ostatecznie otrzymamy, tą sumę, ona nam powinna wynosić gdzieś około, przepraszam, 861,89 po przecinku i możemy powiedzieć, że takie NPV dla nas jest korzystne, bo jeżeli nasz inwestor, ja przepraszam, mam aparat ortodontyczny na zębach, lepszej jakości wymowy mojej na razie nie będzie, więc w tym momencie nasze NPV, które tyle wynosi, to jest jakby nadwyżka, ile warta jest dla nas ta inwestycja, jeżeli wymagamy stopy procentowej na poziomie 4%. To NPV jest dodatnie, a więc taka inwestycja jest dla nas korzystna, bo jeżeli NPV wyszłoby ujemne przy danej stopie procentowej, to taka inwestycja w ogóle jest nieopłacalna, nierentowna, nie warto w nią inwestować, bo inwestor tylko by stracił swoje pieniądze. Nie zarobiłby nawet na swoją wymaganą stopę zwrotu i najczęściej jest tak, że albo mamy rentowność dodatnią, czyli po prostu inwestycja jest opłacalna, albo inwestycja jest nierentowna, nieopłacalna, nie warto inwestować w dany projekt. Ten przypadek krańcowy, że NPV jest dokładnie 0, jest przypadkiem wręcz krańcowym. Nie spotkałam się z tym ani razu. A więc możemy powiedzieć, że w naszym przypadku te przepływy pieniężne, które tutaj mieliśmy w treści zadania, generują nam dodatnie NPV, czyli ten projekt, ta inwestycja jest dla nas rentowna przy tej wymaganej stopie procentowej 4% i obecnie ta inwestycja na moment teraz jest warta 861,89 zł. Groszy. Możemy to oczywiście liczyć tabelarycznie, wszystko można liczyć albo ręcznie, albo w programie MS Excel. Ja Wam chciałam to pokazać, jak to liczy się ręcznie. I jeżeli w tym momencie Wam pomogłam, to tylko się mogę cieszyć. Jeżeli potrzebujecie omówienia swoich zadań, jak najbardziej możecie do mnie pisać na adres mailowy zadania@projekty.małpawp.pl. Zobaczę, zapoznam się z Waszymi zadaniami i sprawdzę, czy mogę pomóc. Możecie też wejść na stronę internetową, tutaj u góry podaną. Zapraszam Was ze strony jakby tego kanału YouTube, który staram się tworzyć i rozwijać, do subskrypcji, komentowania, przeglądania tych przygotowanych playlist, nie tylko z finansów. Gdy będziecie mieli jakieś pytania, możecie zadawać je, najlepiej poprzez dodawanie komentarzy do filmów. Postaram się odpisać, gdy będzie taka możliwość. Najlepiej, żebyście kilka zadań przeliczyli, bo to, że rozumiecie moje zadania tutaj rozpisane, nie świadczy o tym, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Tylko licząc samodzielnie swoje zadania, jesteście w stanie zapewnić sobie szansę na zaliczenie czy to egzaminu, czy kolokwium, bo wtedy znacie po prostu dane zagadnienie od podstaw, bo je liczycie, rozumiecie. Zapraszam do dalszej nauki.